Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Title Tuesday, gramy na 3 minuty plus 1 sekunda, 11 rund. Arcymistrzowie przed nami, mam nadzieję, że arcymistrzowie. Będziemy walczyć, będziemy się dobrze bawić, mam nadzieję, i jakieś rekordy by się przydały. Dawno nie grałem. Chcę troszkę zrobić rozgrzewki, gdyż już 2 czerwca w piątek o godzinie 19 będzie turniej streamerów, na który już serdecznie zapraszam. Będzie grało 8 osób, m.in. Dawid Czerw, czy Jaskółka, czy Extensional, Tentacional, chyba tak się to czyta, Olaczka, będzie Tosia Góra, Pokochaj Szachy, czyli Patryk Stanisz, kogoś pominąłem. Michał Kanarkiewicz oczywiście będzie grał, również ja i tak kogoś pominąłem. Jakże, jak pominąłem, to przepraszam, wybaczcie, ale już się poprawiam, żeby nie było, że nie lubię nikogo omijać. Już tłumaczę, Dawid. Tak, wszystkich wymieniłem. Ok. Wszystkich wymieniłem. Także będzie niezła walka. Duża pula nagród. Firma G2A. Dobra. Zaczynamy, tak? Pierwsza partia. Już przepraszam Was najmocniej, już się skupiam. Cześć Kubuś, witam cię serdecznie. Dzień dobry, Matemat Szach. Tak, kurs gotowy, dlatego gram sobie Title Tuesday, słuchajcie. Kurs jest gotowy. Ostatnie przymiarki montażu i tak, wszystko zgodnie z planem. Powiem wam, kopy to niesamowite. On jest co najmniej 2, a nie 3 razy większy. Musimy policzyć większe od szachowych fundamentów, jeśli chodzi o materiał. Także kawał roboty. Zaraz, mój ruch. Jestem, powiem wam, przeszczęśliwy, że już się skończyło, bo było to mega wyczerpujące. Michał, ja też się cieszę i dziękuję za zaproszenie jeszcze raz. To jest dla mnie zaszczyt, już mówiłem, i w ogóle wielka wdzięczność z mojej strony płynie. Tutaj wybijemy sobie. Pytanie, czy nie mam takiego posunięcia? Nie, nie mam, bo szach jest tutaj. Dobra, kulturalnie goniec na D3. Teraz już będę miał taką opcję, ale on mi na to nie pozwoli. No właśnie. 3 plus 1. Tak, teraz robota przed wami, dokładnie. Dużo będziecie mieli tam pracy, samodzielnej również, bo to głównie na tym poziomie już polega. Tutaj H3. Schowamy sobie gońca na H2. Plan też może być taki, że wieża B1 i B4. Dobra. Wymiana może nastąpić, więc to uskutecznimy. Zagram od razu B4. Dlaczego by nie? B5, jak przeciwnik pozwoli, to super. Jeżeli tak, to skoczek A4, C5 może sobie wlecieć. O, to od razu B5. Kurs będzie dostępny według planu, czyli 1 czerwca. Tutaj skoczek na E2 i na D4, taki jest plan. Oczywiście ten może wlecieć również, to wtedy skoczek na F3, żeby ten pilnował. Na izolowanego pionka będziemy grać. Hop. W pewnym momencie może trzasnę skoczkę, jeszcze zobaczę. Dobra, tu jest tak, tutaj... O dobra, wieża na C1. A tu jest bronione. Dobrze gra, skubaniutki. Może zastosuję pułapkę typu skoczek B3, bo grozi tu i on będzie musiał odbić wieżą. Wtedy skoczkiem wlecę drugim, albo po prostu wrócę, żeby on miał cały czas izolowanego pionka. Wszystko widział, skubany. Skoczek F4, na pionka. Dlaczego by nie? Dziękuję serdecznie, Matemat, szach. Miło słyszeć. Miło słyszeć. Bardzo miło. Goniec E2 z planem hetman D4. Jak kiedyś Karpow grywał. Wymiana tutaj na D4. Jak się wymieni hetmany, to tutaj będzie już miodek. Tak uważam. Wiem, że ja bardzo optymistycznie patrzę na pozycję często, ale to może dodawać pewności siebie, choć z drugiej strony nie wiem, czy to... O właśnie, widzicie, podstawiłem, nie? Znaczy, to nie jest taka do końca podstawka, bo ta wymiana jest też w porządku, bo on zostaje... Panie, to ja bardzo chętnie w takie układy wchodzę. Jak zagram tu, to będę miał tak, jak tak, to tak. Dobra, to będzie dobrze wyglądało. Tu? Nie, no dobra, wzmocnijmy pionka. Poczekamy na jego reakcję. On oczywiście tędy może coś tam pokombinować. Aha, tutaj mogę się wbić jeszcze. Mogę od razu w sumie tak zagrać. Teraz tak, Krzysztof? Czy lepiej tu? Dobra, lepiej tędy i wejść tutaj.
pilnować na C4 przy okazji. Przeważnie E4. Na E4 też tam jest dużo opcji. D4 też polecam. No, co kto lubi? Co ja mogę powiedzieć? Co kto lubi grać? Skoczek wleciał. Ale on to zbije, wezmę pionka, nie mogę, a on wieża C4. Dobra, biorę jak dają. A zbił tym jednak, dobra. Biorę pionka. Skoczek na D4 stoi kapitalnie tutaj. Nawet mogę A5, A6 zagrać. Tutaj wszystko się broni. Skoczka stąd wypędzę, wypędzę. Jest lufcik. Nie, no jest wygrana. Dobra, wiem, że tak to brzmi za bardzo na pewniaka, ale to działa dobrze wszystko. To wszystko działa dobrze. Tak, A5, bo wieża A1 raczej nie. Chyba A5. Jak goniec tu zawsze mam opcję skoczek D6. Tu się dobrze wszystko trzyma. Kawka, kawka, kawka musi być. Z tą kawą to wiecie co, nie wiem czy pijecie dużo kawy, ale kurczę, ja ostatnio dużo kawy piję. Lubię po prostu ten smak. I to czarno, bez niczego, bez żadnego mleka, bez żadnego cukru, bez dodatków. Zwykłą, po ludzku. To chyba tak, panie kolego, i wyrobię sobie wolnego pionka. No bitka, bitka, no co możesz zrobić, to ja biję. Skoczki działają tutaj świetnie. No, skoczek D4 to jest w ogóle cud. Cud nad Wisłą, moi drodzy. Taki skoczek to skarb w tym układzie, gdy jest izolowany pionek. Jeszcze w takiej końcówce to w ogóle skoczek tu ogarnia jako śmiornica wszędzie, wszystko dookoła. Stoi kapitalnie. Trzeba to bardzo mocno zaakcentować. Kawa nie? Za tą herbatę. Ach, kurde, a ja lubię tą kawę. No cholera, lubię. Sorry za wyrażenie, ale... No dobra, chwilunia. Co ty by ode mnie tu chciał? To chyba tak. Ma kilka sekund. No dobra, przygwoździmy go tu. Skoczek wleci. Aha, dobra. To też nie do końca może takie jest oczywiste. Może tak? Jeżeli tu, to tu. Okej, okay, jak zbije, to tu. Nie zbił. W sumie nie musiał. Ale mogę tak. Ale się broni spryciarz. Pięknie się broni. No dobra, bronię pasyw. On królem podejdzie. I tak tutaj ta pionkówka jest kapitalna. Ze względu na jego bardzo słabe pionki. Więc nawet jak tego stracę, to będę miał szansę i tak to wygrać. O, chce mi tutaj rozszczepić te pionki skubane. Mam 40 sekund, to jest bardzo dużo. Coś takiego zauważam. Jak zbiję, to zbijam tu. Ok. O, mam cię. Mam cię, zjemcie. I kolejne pionki. Mamy to. Mamy pierwszy punkt. Jest dobrze. Dobra, trzymajmy tutaj, słuchajcie. O, jest Jan Krzysztof Duda. Trzymajmy tutaj trochę energii. Już was tutaj obczytuję na czacie. I ile piję dziennie kaw? Na pewno ze 2 do 3. Czasem 4. No jak kurs robiłem, to i 5 nawet wychodziło. Ale tak średnio to ze 2. Choć dzisiaj chyba już trzecią biję. A, stomika z tą kawą. A, to kawa to dobry napój. Dobra. Sprawdzam, czy tu wszystko się zgadza. Okay. Przepraszam, że tak zerkam sobie w komórkę. Już kończę. Już kończę, już kończę, już kończę. Dobra. Jakie są środki zakazane w szachach? Na pewno procentowe. Jak wejdziesz na salę gry po procentach, to masz pozamiatane, jak cię zgłosi przeciwnik, a patrzą teraz ludzie na to. Nie warto. Czy rozwalam dziś Hikaru? Jak z nim zagram, to go rozwalę, ale widzę, że Hikaru chyba nie ma w turnieju dzisiaj. Tak patrzę.
Kto tutaj jeszcze z kozaków gra? No zobaczmy tutaj 2900 ranking, jak to będzie wyglądać. Cześć Rewersiak, witam Cię. A, Norway Chess gra. No możliwe. No co, tu remisik chyba. Czy chyba na pewno. A kto biały mi gra, że tak tu? Aha, dobra, arcymistrz próbuje tam jeszcze sztuczek. No taka jest gra internetowa, że do końca grają. Żigałko Siergiej. Ten to w ogóle jest maniakiem szachowym. On gra na liczesie cały czas, na czeskomie. Buleciarz. I kosi te dolarki. No ale dlaczego by nie, skoro ma świetne umiejętności? To niech je wykorzystuje, chyba o to chodzi. Dobra, czekamy sobie cierpliwie na kolejną rundę. Ja mam ranking 2600? Taki duży? Nie, chyba 2500 z hakiem było. Czy to bulet jest? To chyba z buleta. Dobra. Grają. Czy już kończą? Dobra, już kończą. Ciekawe, czy teraz arcymistrz mi przypadnie. Nie, jeszcze. Ojejku, to jest najgorsze kojarzenie, jakie mogę dostać. Mistrz FIDE z takim rankingiem 850. To najgorzej. Ale dobra, nastawienie musimy mieć dobre. C4. Cóż, jak arcymistrz ma taki ranking, to jakoś tak mogę to zdzierżyć, ale mistrz FIDE to musi tutaj wymiatać. Są niektórzy specjaliści w takich domkach. Dobra. No E5. Podejdźmy do sytuacji ambitnie. Skoczek D7 z opcją tutaj. Okej, to wiecie co, to chyba tak. Zawsze ten skoczek G4 mi pasuje. No goniec F6. I co mi zrobisz? Pewnie na C1 trzeba uciekać, albo na D2. Dokładnie. Pytanie, czy tu? Nie, no tutaj sobie pójdę. Nie wiem, czy dobre to jest, powiem wam szczerze. No dokładnie. Dziwnie to wygląda. Wiem. Goniec H6. Dokładnie, ale przejdę tędy. No, może i to strata temp było. Tutaj. Ale zawsze to jakieś kombinowane szachy. Tutaj spróbuję zagrać. Lepiej grać swoje jakieś kombinacje, niż wchodzić w pozycje, których nie rozumiesz. Ok, moim celem będzie wymiana czarnopolowego gońca. Teraz F5 nie jest jakieś dla mnie super konieczne. Dobra, A5 zagram, żeby już tu mieć opcję jak coś. Poczekam na G4, chociaż to pewnie nie nastąpi tak, jakbym zagrał, to bym nawet tak ruszył. Skoczek C5 stanie zawsze dobrze. Te figury muszą grać, może taki ruch. Aha, tutaj mnie próbuje zapędzić. To chyba tak, co? Teraz F5. Wydaje mi się, że to ma sens, bo mogę tutaj uderzyć. Jak uderzę, to uderzę. Tak, a już wiem, co on zagra. Chyba tutaj muszę zagrać. Okay, tak, żeby wzmocnić skoczka. Tak, jakiś skoczek D2 się szykuje, coś w tym stylu. Wydaje mi się, że i tak go wybiłem z rytmu. Że nie dostał tego, co chciał. Tak czuję. O. Tu. Idę na to. Bez dwóch zdań. Nawet jeszcze może tu skrobne. Oddał czarnopolaka. To jest dobry znak, ale taki ruch chyba dostanę. Wtedy tu mu kopnę. On tak przepcha. Ale będę miał potem takie zagranie. No, jest ostro. To trzeba przyznać. O, proszę bardzo, bije. I grożę takim ruchem. Aha, wieża G1 jest niebezpieczne. Szkoda, że nie mam wieży F8. No właśnie, tego nie przewidziałem. Ale tu mogę kopnąć?
bicie jest. O rety, muszę tak. Nie, nie mogę. O kurczę, wpadłem w tarapaty. Tego nie przewidziałem, powiem wam szczerze. Ajajaj. Tu jest strzał. Za szybko pograłem. Kurczę, tu, tu. Tu, to, tu. Ale mam przewalone. Jeszcze jak tak. Tak. Tak, tak. To on mi i tak walnie tu. Aj. Kurczę, jakby wieża stała na F8, to miał goniec F5. A jak zbije, to mi walnie tutaj. Ale się porobiło. A myślałem, że dobrze stoję. Ale to wymyślił, no. Szkoda mi już tej partii. Już przegrałem. Dobra, gram tak. Od E6 dostanę, tak? No właśnie. Tutaj. No z figurą mniej będę latał, po prostu. No bo jak zbiję tu, to on mi walnie. Tu. I tu. No i maty będą. Proszę tak. Co za lipa. Kompletnie przegrana. Kompletnie. No nic nie powalczyłem. Jak należy. Konie 4, no pewnie. To już jest jakaś worowacizna totalna. Słabo. No co, wymieniam hetmana, a co ja mogę zrobić? A, wieża jeszcze mi. To wieża mniej, tak, na czysto. Wieża mniej. Szkoda. Aż sobie zerknę na tę pozycję. Kurczę, bo dobrze mi się ją grało, naprawdę dobrze. Zobaczymy te moje wymysły w postaci skoczek G4, czy tak komputer też chce grać. Ale nie ocenia to źle. F6 każe niby grać. Tutaj, tutaj. Okej. Dobra. Skoczek. No co, jest normalnie wszystko. Skoczek C5, tak. No dobra, F5 oczywiście. Goniec wrócił. Skoczek każe bić tutaj. Tutaj, tutaj skoczek. No to widziałem. I tak wracam. No taka normalna, co i G4. I tutaj normalna pozycja. Ale nie, no mi się to nie, trochę nie podoba. Chociaż jest normalna, bo goniec może tędy ruszyć. Lepiej goniec stoi tu teraz na E7 niż na G7 w sumie. Witam, wyindywidualizowany, witam. Fajna, wiem, że fajna partia, kurczę blade, no, tak zwalić. G4, no dobra, tu się zaczyna. Aha, co on każe po prostu tu zbić. Chodzi o to, że, no właśnie, i tu się człowiek uczy zawsze całe życie. Brakuje wieży F8, żeby zagrać takiego skoczka, bo właśnie po wybiciu on ma taki ruch, ruch E5. Otwiera mu się hetman do ataku. A jeżeli bym teraz zbił właśnie na G4, to hetman nie gra tutaj. No nawet po tym ruchu, jak komputer wskazuje, skoczek wraca tu, pionek więcej i gryziesz dechę. Może nie jest jakoś super wesoło, ale gryziesz dechę chociaż. Chociaż też to wygląda jakoś dziwnie. Tutaj, i co ja zrobiłem? No tutaj błąd. No zobaczcie, dopiero po tym ruchu wieża G1 zdałem sobie sprawę, jak to jest zła pozycja. Nie ma co tutaj grać.
Aha, co on każe jeszcze tak zrobić, czyli takie mniejsze zło i hetman d6, ale nie, no tutaj to już jest koniec. To wszystko przegrywa. Tam jak... Nie, no nie, nie ma co patrzeć, nie. Do widzenia. Szkoda. Szkoda, no trudno. Czekamy na kolejną rundę. Trzeba odbić. Coś tam kumał ten mistrz FIDE. No, mając 2850, jest pewnie jakimś takim 18-20-latkiem, który progresuje bardzo mocno. Albo ma z 16 lat nawet. 14 też bym się nie zdziwił. Czasy są teraz takie, że ci nastolatkowie to niesamowicie grają w szachy. Dobra, ale trzeba cisnąć, bo mam ochotę dzisiaj zagrać z jakimś utytułowanym graczem. Mam nadzieję, że będzie mi dane to jeszcze. Dwie rundy za nami. O, Rockefeller, witam cię serdecznie. Nie zdążyłem cię przeczytać. Co jest trzecią rundą? Za chwilę się rozpocznie. Gdzie jest Janek? Jest Janek na szóstym. Tutaj też aktualizują. No Janek 2 z 2. Standardowo. OK. CM. Kolumbia. W czwartek gdzie gram? Nigdzie nie gram w czwartek, jeżeli o coś chodzi, bo nie zrozumiałem. Koniec G5. Gramy system Auerbacha. Dobra, wracam tu. Hetman D2. Jesteśmy wszyscy zadowoleni. H4, uderzamy tam mocno. Może się rozpędzi. Tak. Co? H5. Jesteś mój. G4. Strategicznie jesteś już wór. Do F5 nie dojdziesz nigdy. Dzień dobry. No dobra. A, Polska Liga. Czwartek. Nie, nie mogę. Niestety nie mogę, moi drodzy. Przepraszam, nie mogę. Nie pasuje mi. Po prostu mi nie pasuje. Tędy wejdę. Tak, tutaj na pewno białe mają więcej przestrzeni. Zastanawiam się nad biciem. Tutaj nie. To raczej nie działa. Trzeba A4 zagrać. Skoczek tutaj. Tam się pilnuje. Skoczek tu. Ha, tu są opcje na F3, więc on będzie mógł zagrać B5. Też na to nie zwrócimy uwagi. Tutaj będzie celował. Chwila, no to tak mogę. O, właśnie. Zdążyłem w ten sposób. On tutaj nie zbije na G4, bo to jest bardzo dobrze chronione. A, mocno jeszcze atakuje. Dobra. Bije. No dobra, roszada, bij. Zapraszam. Zapraszam do bicia. To tak zagrał, żeby to zrobić. Nie zrobi tego. Bierze A3. Standardowe posunięcia. To zawsze się przyda do tego, żeby tutaj wlecieć. Dobra, król G2, żeby tu jednak pilnować. To bitka. Zagramy tak, żeby mieć opcję taką. Bicie. No to świetnie. Pole F5 moje. Skoczek też wprawdzie stoi, ale już mam opcję na przykład skoczek D3, chociaż nie teraz, bo na C4 wlatuje. Mogę też skoczek A4 sobie wymyśleć, tam bym wleciał. Ale z drugiej strony niech on się męczy. Mogę przestawić też skoczka na G3 ładnie przecież. Chociaż trzeba uważać jednak na bicie na G4 mimo wszystko, bo może się pozycja bardzo rozsypać. Na tak krótkim czasie trzeba próbować grać jednak praktyczne jakieś ruchy. Wieża B3 w takim razie. Tu. Nawet tak, to tak. Hetman ucieknie wieża. Dobra, spróbuję mu tutaj zakleszczyć. Co nieco. Skoczek będzie chciał wlecieć. No dobra, będzie miał prawo. Dobra, tędy się przestawię. Oczywiście on mnie tam odpędzi, ja wrócę. Ok. Wszyscy zadowoleni. Wieża B4, tu będę naciskał. I co? Tędy?
Jednak zagrałeś tutaj. Może tak. Czekajcie, on to całkiem nieźle pograł. Grozi. Albo tu. Muszę chyba wybić. Nie chcę tego robić. To jest posunięcie strasznie skrzywiające mi minę, ale. Ale muszę. Jednak trochę się rozwinął. Będę miał taki ładny ruch i potem tu wejdę skoczkiem. Nastawię się na pionka po prostu. Pionkiem zbiłeś. To jesteśmy w domu. Zapewne. Tu? Czy tu? Tu? Dobra, tak. Okej. Tak. Pionkiem zbił. Ciekawe. Tu czy tu się chronić? Chyba tutaj trzeba będzie na G3 zagrać. No tutaj to bijemy. Mogę wziąć pionkę z Afriko. Dobra, skoczek do akcji. No wieża A2 bronić to trzeba. Pionek więcej. Tutaj zagrałeś. Dobra, będziesz chciał mi kopnąć tak. To może być w sumie dobra końcówka. Pytanie, no muszę chyba zbić tu. Dobra, bije. O, podstawiłem! Przecież bije mi na C3, nie zbił! Nie zbił. Tu w ogóle podstawiłem, wszystko podstawiłem. Nie, no mógł mi zbić na C3, wygrywał figurę, ależ nie wziął. Zwykle to tak jest właśnie w tych moich szachach. Dobra, uważaj teraz, Krzysztof, bo po prostu naprawdę tutaj w tej pozycji, co to w ogóle jest? No dobra, tak, teraz mogę. Strasznie niebezpieczna pozycja, nadal. Dobra, hetman C2, bronię dwójki. O rety, ależ się zestresowałem. Tutaj się broni. Dobra, idę tak. Sumie nie wiem, jak to rozgrywać dalej. To teraz tu. Tu może wejść, ale tam nic nie zrobi chyba. Tu opcja bicia. Tak. I będę miał opcję zbicia. Oby. Oby. No, właśnie. Oby. Kurczę, ja jestem po prostu słaby taktycznie, nic nie widzę. Kompletnie. Ja to przegram tą partię, słuchajcie. Coś czuję, że przegram. Po prostu czuję w kościach, że tu jest w topa. Tu musi być przegrana białych. Musi. Po prostu musi. Nie no, będę grał chyba same domki teraz, żeby. Nie wiem, tak. Nie widzę nic sensowniejszego. No właśnie. To mi kopnie. Nie wiem, tak. Nie wiem, co grać. Serio. Tu goniec F4 ma. No dobra, ja będę musiał oddać jakąś figurkę. To jeszcze niby bronię. Parę pionków mam. Tam mi wlatuje, daje mata. Nie, no to dobra, straszę go. Ma kilka sekund. Szach. Nie wiem, co gram. Na razie go szachuję. Kompletnie nie wiem, co gram. Słuchajcie, jestem zestresowany. Teraz? Mam? Mam go. Nie, ja mam farta po prostu dzisiaj strasznego. Masakryczny fart, nie?
Już z tego stresu nawet zbiję tego gońca. Masakra. Nie no. Wyjście z wora, mistrz, nie? Zobaczcie, 7 błędów i 3 poważne błędy. Po prostu dramat. Pograłem strasznie. Jestem przekonany, że miałem świetną pozycję. To od razu wam powiem. Jestem przekonany, że to była świetna pozycja białych. Tylko jak zwykle u mnie jest tak, że ja wypuszczam. Naprawdę? To była równa nawet? Nawet czarne mają jakieś tutaj fajniejsze opcje? Bardzo możliwe, jak widać. Wow, byłem przekonany naprawdę, że... Dobra, ale u mnie się to chyba poprawiało za moment. Chwila, zaraz zerkniemy, co... Silnik nas zweryfikuje w tej ocenie. Wow, czarne faktycznie mają ok grę. Ja jeszcze mało się znam na szachach. Zdecydowanie. No tutaj jakby się poprawiło. Koniec C4 było? No było. Ja nie widziałem, że po tym skoczek nie może zagrać tu, bo jest związanie. Po prostu. To się nazywa taktyka. A zobaczę, ile było na minus z jego strony. Sobie szybko tylko przelecę. Tu niby jakiś remisik, ale z nachylem. No bardzo. O, no tak, podstawiłem tutaj. O rety. Nie wziął. O nie, no to już jest koniec partii. Minus 3. O tak, nawet bicie, ojejku. Wiecie co? Zobaczcie, nawet nie widziałem takiego prostego bicia na G3. Tylko odbicie do robienia hetmana. Po prostu dramat. To wyjście z wora. O, tutaj już mam remis. No oczywiście to takie ruchy, wiadomo. Gość grał bardzo słabo, no trudno. Kolejna partia, arcymistrz. Arcymistrz z Indii. Lecimy. D4. No katujemy te królewsko-indyjskie schematy. Są przynajmniej ciekawe. C6. Tam bierze B1, się B4 gra, hetman E7, H3? Takie dobre teraz? Obicie. No i co? H6 tu. A tu trzeba naprawdę bardzo, bardzo dokładnie grać. No gram tak. Czy to jest dobre? W sumie nie wiem, bo hetman by się przydał tutaj. No właśnie. Musisz coś grać. Dobra, graj aktywnie. Próbuj przynajmniej. Okej. Tak, tak. Dobra. Tu będzie wisieć. Tu będzie wisieć. Dobra, próbujemy swoich szans tędy. Trochę to pozycja jest zwariowana. Może mi tego pionka po prostu wziąć. Ale próbujemy. Okej. Okay. Tak, będzie chciał grać G3. F5. Trzeba taki ruch zagrać, bo po G3 wrócę i będę miał opcję taką. Aha, on zbije. A, właśnie straciłem. Właśnie chyba coś straciłem. Nie mogę odbić, bo tu stracę figurę. Ładnie pograłeś, Krzysztof. Tutaj. 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 A. Wygląda to źle. Coś tu trzeba zagrać. Może tak? Może tak. Oddaję, oczywiście oddaję. No muszę oddać pionka. Rzecz jasna. Manem.
No nie, tu jest strzał. No w ogóle taktycznie jestem noga dzisiaj kompletna. A nie, spoko, hetman broni wieży. Brrr. Ogarnij się, chłopie. No ale on będzie chciał wysuszyć. Ale nie ma czarnopolowego gońca. Tu mi może plasnąć. Ale będzie chciał wysuszyć tą pozycję. Może mu się to udać. Arcymistrzowie zwykle tak grają. Nie no, nie może plasnąć, bo tu skoczek wisi. Teraz może, ale wtedy ja wezmę też tu. A taki ruch grozi w ogóle. Ciekawy. Okej. Szach, on tak, a ja tu. I nie może zbić, bo mat, ale skoczek zbije tutaj. Tego nie widział. Zresztą ja też nie. Bo jeżeli zbije skoczek. Nie, nie może, bo tu. Albo hetman. Jest tak ostro. Co tu się w ogóle wyrabia? No wieża wchodzi do gry. Stary, ja też jestem w szoku. Wierz mi. Po prostu. O, chcę wymieniać. Dobra, tak. Nacisk. Jak to w pionkach wygląda? Dwa mniej, ale. Kurczę, tak. Nie mogę. Aha, skoczek F6. Kurza stopa. Uciekam. Goniec już czarnopolowy może nie mieć takiego znaczenia w tej pozycji. Co ja za... Po wieża F3 ja miałem taki ruch przecież wygrywający. Nie, to nie był ruch wygrywający. Skoczek broni. Dobrze. Za dużo taktyki na takim czasie. Niby pionek jeszcze tutaj wisi. Coś tam. Królem trzeba zejść. Znalazł coś, nie? Kurczę, znalazł. Znalazł tu, nie mogę tu. Dobra, widzę coś. To widzę, że tam walnę. Tutaj, chwila. Tu, król H1. Król H1 to biorę tego. Dobra, biję. Bo goniec D4 jest na końcu. No, król H1 musisz zagrać. Wtedy ja odbiję tutaj. Odbiję. On zbije skoczka, goniec D4. Skoczek C4. I tu. Skoczek C4. Tak, ja to wszystko widzę. Tylko, czy ja tutaj mam opcję? Tak. Co? Opcja na remis? Spróbujemy. Walczymy o remis. Tu mógł zagrać. Dobra, H6. To już jest remis. To jest na pewno remis. Musi to być remis. Dobra. Git. Bronimy tego. Po prostu. Jak on się zbliży do tego? Do tego drugiego, to będę bronił piona H6. No będzie próbował, wiadomo, ale no remisik, remisik, panie arcymistrzu. Już tego nie wypuszczę, no musiałbym po prostu mieć sekundę.
No to będzie czarował. Jest. Ale partia, masakra. Wiecie, ile to jest emocji w człowieku przy takiej grze? Jest masakra jakaś po prostu. O rety, ale jestem zadowolony z tego remisu bardzo. No GM to GM. 2,5 na 4 jest dobrze. O co chodzi z turniejem dla streamerów? Jak to wygląda technicznie? Wpisowy i lecicie? Nie, bez wpisowego, na zaproszenie. 8 osób gra, bardzo duże nagrody. I tyle. Po prostu. Dostałem zaproszenie, więc skorzystam jak najbardziej. Zobaczmy tutaj szybciutko, co silnik podpowiadał w tej zwariowanej pozycji. Trzy błędy, ale nie, żadnych poważnych. To dobrze. A królewsko indyjska oddała. Było zamieszanie. Oczywiście na tym czasie można próbować z GM-em walczyć. Tu podstawiłem. To bez dwóch zdań. Nawet po podstawce, zobaczcie, się robi gorąco. Tutaj powymieniał, chciał uprościć, ale mu na to nie pozwoliłem. Nie, no żartuję. On sam mi oddał F3, czyli zamieszanie i goniec H3. No taki ruch, jak już szachuś widzi, to może nie jest aż tak najgorzej. Pytanie, czy ja tam miałem... Czułem, że tutaj nawet już może mogę mieć lepiej, ale jednak nie ma lepiej. Nie ma, nie. Goniec wrócił. Coś lepszego było? Chyba nie. Tak? Wydawało mi się, że tutaj teraz tak patrzę, ale król G2 i nie ma tutaj jakichś wjazd, ale to tylko jeden szach, nic się nie dzieje. Tutaj, tutaj potańczyliśmy. Coś lepszego? Nie. Tak, tak. Hetman F2, ale dobrze to wyczułem. No i remisik, tak? Bo skoczek, no i faktycznie. I tutaj remis. Dobra. Spoko. Jestem zadowolony. Sorry za tak szybką analizę, ale tylko chciałem zerknąć, czy to się zgadzało. Nawet nie nazywajmy tego analizą. Szacha na pierwszej linii. No, jak widać, nie było. Dobra. Cztery rundy za nami. Dobrze jest. Grunt, że jest mały skalpik remisowy z arcymistrzem. To zawsze cieszy i napędza. Oby tylko wytrzymać do końca i będzie dobrze. The Title Tuesday, wiecie, niby gra się o pietruszkę, nie? Ale jakieś są emocje w tym wszystkim. Ja pamiętam jeszcze, jak zaczynałem YouTube'a w 19 roku, to grałem te Titled Tuesday, nagrywałem i ludzie pisali w komentarzach, po co ty grasz takie długie, robisz takie długie filmy, kto to będzie oglądał? A słuchajcie, okazuje się, że to nabrało takiej popularności, że ludzie bardzo chętnie lubią oglądać Titled Tuesday. Ja się nie dziwię, bo to jest omawianie planów, gra się z arcymistrzami, ciekawe są akcje, dużo się dzieje, no i właśnie. Jednak te formaty dłuższe jednak są spoko, nie? Ostatnio nawet rozmawiałem z jednym z widzem na żywo w Warszawie, to mówił, że nawet dobrze, że nie ucinam tych materiałów, że też lubi sobie posłuchać, co tam sobie w międzyczasie rozmawiamy. Więc tego nie robię. Dla mnie to też, nie ukrywam, jest łatwiejsze, żeby i nie tracę czasu, żeby to montować, wycinać te wszystkie rzeczy. Zawsze będą rozdziały tutaj w tych Titled Tuesday, więc jak kogoś interesują tylko partie, będzie można sobie oczywiście to wszystko przewinąć. Jak przygotowania przed sobotą? Bardzo dobrze. Wszystko jest Kacprze przygotowane. Wszyscy są gotowi, więc będzie fajnie. Jestem nastawiony pozytywnie. No więc, no co mogę więcej powiedzieć? Jest ok, no będzie ok. 50 ludzi mam na liście, nawet jakieś rezerwy. Ja nawet listę mam przed sobą. Kilka osób mi zapłaciło wpisowego, najwyżej nie zagrają. Znaczy wpisowe akurat nie jest dla mnie, tylko na organizację, więc no ale to wypadałoby to ogarnąć. No dobra, ale to już jest mały procent osób, więc i tak jest ok. Nieważne, nieważne, nieważne. Są 2,5 punktu, 2,5 punktu, jest dobrze.
Walczymy dalej. Kawka wypita, jest energia. Więc lecimy za moment. No dobra. A kto z was będzie 3 czerwca w Olsztynie? Ręka do góry. Oczywiście Kacper będzie, to wiem. Kto jeszcze? No chyba nie za dużo osób, bo tak widzę, że po nazwiskach to trochę kojarzę, trochę nie kojarzę. A zresztą, kto się interesował, ten wie, że jest spotkanie szachusiów, więc... Więc spoko. Czy mikrofon gotowy? Mikrofon się podepnie, jak będzie trzeba, więc spoko. Wszystko będzie przygotowane. Będziesz śpiewał, będziesz śpiewał. Fajnie, bo na zjeździe następnym szachusiów będą szachownice elektroniczne składane, na których będziemy grać. Trzy. Będą trzy sztuki, z tego co wiem, dwie albo trzy. No i będziemy mieli wyświetlanie to na wyświetlaczu będą te wszystkie szachownice. Wewnętrznie oczywiście, nie online, ale będzie można sobie od razu patrzeć na pozycję. To też taka fajna, myślę, że atrakcja, coś nowego. Tutaj wielkie ukłony w stronę twórcy tej pięknej szachownicy, który również się pojawi. Ja bym chciał, ale czasowo mi nie pasuje, ale spróbuję za rok. Rockefeller, zapraszam. Tutaj od razu uczulę, że trzeba się naprawdę szybko zgłaszać. Jak ja to ogłaszam, to ja już miałem tam ponad połowę zawodników zgłoszonych. To było coś nieprawdopodobnego, więc ludzie lubią przyjechać do Olsztyna czasami, jak widać. Poza tym się osoby niektóre powtarzają, więc to też ma swój urok, czyli się podoba. No i niektórzy też piszą, a może tak 2 razy w roku albo raz na kwartał zrobić taki turniej. No nie, to by było za często zdecydowanie, ale raz na rok to lepiej smakuje zawsze. Poza tym to nie jest problem spotkać się w jakimś innym mieście, jak będzie wolny czas, ja chętnie też przyjadę, jeżeli oczywiście mi czas na to pozwoli. Mówię tu głównie właśnie w okresie bardziej wakacyjnym. To by było zdecydowanie, no po prostu jestem bardziej wolny niż w tym okresie powakacyjnym. A to też nie trzeba robić wielkich spędów przecież. Tak, Kacprze, pamiętam, do Gdańska bardzo chętnie się wybiorę. Bardzo chętnie. Na pewno się umówimy. Myślę, że damy radę. Dobrze. Czwarta runda. Zawsze po czwartej jest przerwa. Taka troszkę dłuższa. Sprawdzają wszystkich. Czy jest ok? Fajnie, 456 graczy. No ale Kacprze, no obiecałem, no to nie będę obiecywał, bo wiesz, w życiu różnie bywa. Jakbym mógł, wierz mi, żebym przyjechał. Specjalnie przecież nie przyjechałem, a już się tłumaczę. No ale trudno. Będę się tłumaczyć, skoro muszę. Wiesz, jak to jest. Władimir Kramnik gra nawet w tym turnieju. Dobrze, ale pewnie ciężko będzie go już tutaj dogonić i z nim zagrać. On raczej musiałby poprzegrywać, żeby na mnie trafić. Ile mam wzrostu? Wzrostu mam 182 lub 3, coś takiego. Ale chyba się kurczę. Nie no, 182 powiedzmy. W butach trochę więcej. Zresztą jak wszyscy. Arcymistrz, D4. Arcymistrz, arcymistrz. Dobrze, że arcymistrz, już drugi. Okej. Wiem, że to po koniec B7 gra się F3, tutaj D5. Ja już teraz zbiję te D5, będę grał normalnie. Okej, koniec E3. Dobra. Jednego szacha damy. Tak, tutaj C5, skoczek E2. Okej, ruszada. Bitka, bitka.
Dobrze, i teraz bądź mądry i graj w szachy. Może A4. Czy to dobre? Któż to wie? A ja lubię grać ostro, to zagram. Pójdę tam. No dobra, wiem, że tego chcesz mi skosić i pewnie to zrobisz. F5. Para gońców po twojej stronie. Ale ja mam F5. Bój się ruchu F5, mój drogi przyjacielu, arcymistrzu. Nie no dobra, wiecie, tak sobie gadam. A tutaj nie ma co żartować. Jest poważna rozgrywka. Bicie. No zbić wieżą trzeba. Czy ja czegoś nie podstawiam? Mam nadzieję, że nie. Tutaj jest atak. Dobra, czy on mi może coś zrobić? Tak, skoczek G3 mam, żeby bronić. Żebym tu nie podstawił niczego. A była podstawka? Nie, nie była. Była, nie była, nie wiem w sumie. Zaraz, a nie mogę teraz tak. Czy tak mogę? O tak chyba będzie lepiej. Tak będzie lepiej. Bo goniec się otwiera, a grożę takim zbiciem. Jak tak, to w ogóle tu bym fajnie wjechał. Chociaż też taktyka, taktyka. Na taktykę trzeba uważać bardzo mocno. Okej. Dobra. To co, skoczek do centrum? Żeby się nie nadział tutaj na coś przypadkiem. Może król H1 profilaktycznie. Skoczek B5 w sumie. Ciekawe. No właśnie. Król H1 profilaktycznie. Niech będzie. O, się tutaj szykują poważne rzeczy. Okej. No dobra, tak. A, tu jest strzał przecież już na D5. Wiedziałem, że podstawię coś tutaj taktycznie. Ale nie, jeszcze mam taki ruch. O właśnie, to posunięcie jeszcze działa. Ale tak czułem, że tutaj po prostu coś, wszystko wisi. Jest taki nacisk na centrum, że tu musi coś być. Co tutaj może? To tu? Co wymyśliłeś, tak? No tak, gram. Dobrze, że nie ma bicia z szachem. To jest ważne. Aha, o, proste, Krzysztof. Oczywiście, że proste. A, no przecież po tym biciu jest tu. Nie, no jestem dzisiaj tragedia szachowa po prostu. Słuchajcie, tragedia szachowa. Za łatwo to poszło. Dobra, poddaję. Tyle czekania, żeby tak szybko przegrać. Sprawdźmy, jak tu reagować lepiej. Troszkę za szybko w sumie pograłem. Ale goniec B5 dobre. Goniec C4 każą grać. Goniec A4. Dlaczego ja nie zagrałem goniec A4? Niech mi ktoś wytłumaczy. Przecież to jest takie dobre posunięcie, żeby nie było te C5 jeszcze tak szybko. Goniec D3, roszada. Tak. No to jest równinka, czyli czarne są zadowolone. No właśnie, wieża C1, A4 to głupi ruch. F4, tak. Za bardzo się rzuciłem. To by było zbyt łatwe, jeżeli białe w ten sposób by uzyskały przewagę po tym F5. Znowu za bardzo optymistycznie do tego podszedłem. Wieża, koniec. What? Trzeba bić na F. Krzysztof, trzeba bić na F7. Zobaczcie. Żebym ja grał lepiej taktycznie. Będę narzekać dzisiaj strasznie. Zobaczcie, co się dzieje. Przecież ja nie widziałem czegoś takiego, że strzał Krzysztof robisz i bije tu. Jakbym to widział, to bym na to poszedł. Oczywiście to nie znaczy, że to jest wygrana, ale dwie figury za wieżę, no i tutaj żyjesz. Rety. Poza tym on co? Tak może? Nie może tak, bo bije na F8. Też mogę na B7. Dlaczego ja nie przeanalizowałem w tej sytuacji bicia na F7? Niech mi ktoś wyjaśni. No nie rozumiem tego kompletnie. On nie widział taktycznie, skoro tak zagrał.
Nie, no dobra, ja się teraz będę zastanawiał nad tym, jak będę grał. No przecież tak nie może być. Wiem, jak to brzmi. Będę się zastanawiał, jak będę grał. No nie, no jestem zły na siebie, no. Zawsze będę, jak będę przeoczał taktykę. I co tutaj? Goniec. Dobrze. Skoczek B5 każesz grać. No oczywiście, Krzysztof, że skoczek B5, bo po tym biciu ubzdurałem sobie takie bicie, ale przecież jest strzał tutaj. Więc on musi wieżą zagrać, na przykład D7. No i, że tak powiem, żyjemy, bo gram tu i żyjemy. W tej pozycji żyjemy. Nawet taki ruch, no dobra. Co? Tutaj? Ale jaja. Mega mocne. Mega mocne. No ale dobra, tak nie było, tylko po prostu taktyka fajna wchodzi. To jak widzisz takie rzeczy, to po prostu jesteś arcymistrzem, no co tu dużo ukrywać. Ale tutaj zwaliłem strasznie. Król H1 profilaktyka, która się okazała lipą. Nawet jeszcze nie widziałem, czego. Ten ruch jest zły. No zły. Nie widziałem czegoś takiego, jak widać komputer widzi. I po tym ruchu wieża F6. Wow. Jeżeli tak, to tak. Popatrzmy to, bo to jest mega. Strasz, wszystko wisi, nie? Tutaj. Tutaj, tutaj. Tutaj. Tu. Tak. I to jest remis? Jestem w szoku. No tak, ale bardzo niebezpiecznie tego, w szoku jestem. Ale dobra, tak. Tak. A jeżeli nastąpi bicie, co wtedy? Goniec zbija. Wiąże. No mega ostro, nie? Ale nie, no to są po prostu. To są tak ciężkie rzeczy. To są bardzo trudne rzeczy. Tu naprawdę trzeba mega taktycznie ogarniać. Taktyka, słuchajcie, jest ważna nie tylko na początkowym poziomie, jak widać. Przede wszystkim ona jest trudna na wyższym poziomie. Trudna. Trzeba ją pielęgnować, po prostu jak uczenie się języka. Cały czas powtarzać słówka, powtarzać, powtarzać. Uczyć się, no. Robić tą taktykę codziennie, no. Do śniadania, do obiadu, do kolacji. Po prostu zamiast oglądać telewizję, to taktykę robić. No dobra, po tym posunięciu to co? No to lipa. Tutaj. Tu. Przepraszam, nie na E4. Bicie. Hetman F5. Hetman E7. No jeszcze jakieś życie jest, ale co to za życie? No ale jakieś jest, powiedzmy. Dobra. Tak to bywa. 2,5 na 5. No teraz masz lokal. Wiem, pamiętam, wiem. Będzie gdzie się spotkać. Panie Kacprze. Okej. Czekamy na kolejną rundkę, która za moment. 2,5 na 5. Tragedii nie ma, biorąc pod uwagę moich przeciwników. Ale jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Mam nadzieję. A, Janek 5 na 5. No dobrze, dobrze. Nie no, jasne. Janek tutaj nie ma jakiejś dużej konkurencji dzisiaj, moi drodzy. Nihal Sarin jest silny oczywiście, ale nie ma tutaj Nakamury, nie ma. No nie ma Nakamury chociażby. Chociaż nie no, ma jakąś konkurencję. To nie jest tak, że tutaj są słabi zawodnicy, absolutnie, no ale Title Tuesday bywały silniejsze jeszcze. Okej, czekamy cierpliwie. Go. Aleksandar, przepraszam, Topałów, Weselin to był bardzo silny gracz kiedyś. Dobra, gramy proste szachy. A to bije. Pionka centralnego bije. Hetman? Okej. Okay.
Co to jest w ogóle? No chwila, 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 chwila. Moment, co to jest za ruch? Prawda? Skoczek e7, żeby zagrać tu. Ja wiem, czy to dobre. Na pewno oryginalne. Skoczek wleci. A zagram tak od razu, zwiążę. Naturalnie, naturalnie. Chcesz mnie atakować? Rozumiem. Poszada, atakuj. Nie chcesz. Okej. Figura wychodzi. A, przecież E4 jest. Co ja w ogóle gram? Nie mam bicia z szach. W tym problem. Tak. Niech będzie tak, chcę zbić tego skoczka, jest paskudny. Trochę wymiana nastąpi w tym momencie. Ok, na F6. Szacha damy, żeby pilnować G7. No i co? Może tak? Może zbić. Bez polotu ta partia. Kompletnie, ale będziemy walczyć. Może zagrać wieżówkę. Będzie bardzo. Ojej, umiem hetmanem zbić. No, mówię, zagrać wieżówkę, bije pionkiem. Rety. Nie chcę cię wpuścić tutaj do środka. H6 jakiś trzeba chyba zagrać, żeby ten pionek był słaby. Może w ogóle tak spróbować? Dlaczego by nie? No F6, 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 bo mi tu grozisz niebezpiecznymi zagraniami typu wieża D8. Co, hetman G4? Ja bym na jego miejscu tak zagrał. Dobra, A5, próbuję prostować pionki. Tak. Pionek teraz jest niebezpieczny. Jak tak, to tak, ale nie, bo jest szach i po mnie. Bo tak, to tak, w takim razie. To jest nad wyraz optymistyczny ruch. Właśnie, F5. Okej, król bliżej, niech się pojawi. Tu nawet, chyba tędy będę próbował. Dlaczego? A dlaczego nie? Król do akcji, niech idzie. Aha, w ten sposób. Sprytnie. A zagram tak. Zobaczymy, czy on zbije. Pewnie zbije, a wtedy ja królem wejdę. Szukam aktywności. Co tam? Aha, F4 przyładuje. No dobra, pionek mniej. Wiem, trochę ryzyko, ja rozumiem. Ale co zrobić? O, stój, 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 bo mi tutaj spada green screen, zdążyłem. No wiem, widzę, że tak możesz, no. Wiem o tym. Źle to wygląda. Zaryzykowałem. Dobra, ryzykujemy dalej. Bierz pionka. I tu nie ma ryzyka z jego strony. Po prostu przegrana. Jedyna nadzieja to, że dorwę się do tego pionka. Ten uciekł. Przegraną ustawiłem pozycję. Bez sensu gram. Totalnie bez sensu.
To mnie trochę martwi. Dobra, dobra, tak, ale to jest zły ruch. Tu, nie no. Ale jestem kretynem. Jak ja mam grać w tym turnieju? Bez sensu. D5, ładne posunięcie w sumie. Bardzo oryginalnie zagrał gościu. Niekoniecznie silnie i to właśnie o to chodzi w szachach czasami, żeby niekoniecznie zagrywać najlepsze posunięcie, jak widać. To może wybić z rytmu przeciwnika i to mu się udało. Ojej, aż tak źle. No taki skoczek D2 to nie rozumiem, chwila, muszę zrozumieć, o co chodzi. Że o co chodzi, nie rozumiem kompletnie tego posunięcia, ale jest najlepsze. Goniec C4, tutaj, o, dał mi żyć w tym momencie, jeżeli by zbił, a powinien, przecież ten goniec jest wtedy świetny. Skoczek tutaj, co, że, ale, że co, a nie mogę tak? A, za dużo figur w ogóle w centrum, o co chodzi, ej. Nie, no mógł mnie załatwić szybciutko tutaj. Dobra. Koniec, koniec tego. Gram tylko swoje schematy. Nie będę kombinował. Nie ma opcji. Czy nie. Niezależnie z kim. Gram tylko swoje schematy. Teraz tylko się zastanawiam, czy tu hetmanem nie trzeba było bić. Oczywiście, że hetmanem. A pionkiem też można. Białe mają lepszą pozycję. W sumie... Kurczę, no w sumie tak, no. Ciężko ocenić to zawsze. A, że H6 mogłem zagrać. W sumie H6 też dobre. Bo po szachu król ucieka, hetmanówka. Ale to bardzo ciężko taki ruch wykonać. Ładnie się hetman przerzucił. No to jest ciężka pozycja. No tutaj przesadziłem z tym ruchem G5 zdecydowanie. Mam sparaliżowane ciężkie figury. Przesadziłem, przeceniłem bardzo mocno. Nie ma co patrzeć. Bardzo zła partia. 2,5 na 6. Jeszcze 5 partii. No dobra. Robię 4. Będziemy już zadowoleni. A ostatnia partia wszystko. 4 z rzędu teraz wygrywam. Choćby się tutaj waliło i paliło. Koniec tematu. 4 z rzędu teraz. Kawka już wypita. Nie, no spokojnie, ja się nie załamuję. No oczywiście to są trochę żarty, tak? Wiadomo, że ja tu sobie gram treningowo tylko i wyłącznie. Problem polega na tym, że no jak się nie trenuje, no to się ma mało widzi, co nie? Punktów mało. 2,5. Póki co.
ale teraz będę próbował wygrywać 4 z rzędu. Pierwsza z nich. Proszę bardzo. Wybaczcie, jak będę mało mówił. Spróbuję się skoncentrować. Oczywiście postaram się w pewnych momentach coś tam powiedzieć. No dobra, mówiłem, żeby grać swoje, a już nie gram swoich schematów. No. Krzysztof, po prostu ja nie wiem, co ty odwalasz? Co tu się dzieje? Dobra, C4. Okej, może być. No, skoczek tylko ma problem teraz. Z wyjściem. Sam sobie zaprzeczasz. Graj swoje. Zagraj jakiś domek. Domek zagraj. Domek! Graj swoje schematy. Panie Krzysztofie, no. Panie Szachusiu, co ty wyrabiasz? Skoczka muszę jeszcze tylko wyprowadzić. Na koniec. No dobrze, no dobrze. Okej. Okay. No i co mi zrobisz? Masz. A3. Będę ci hetmana łapał, panie kolego. Mario prowadzi rajd. Dziękuję bardzo. A kim jest Mario? Przepraszam, bo nie znam cię. Ale dziękuję serdecznie. Witam wszystkich od Maria. Mario to kto? Sorry, kto to jest Mario? Hej bro, Mario to nie Polak prawdopodobnie, jak widzę. Dobra, i co? I tutaj? Jesteś mój. Bicie, bicie. Jesteś mój. No jesteś mój, no. Aj, Hetman tędy, trzeba było D5 zagrać, cholerka. Dobra, H3 i tu. Z tej strony będę cię teraz łapał. Oż ty. Ale czekaj, tu. Takie to trochę kombinowane w sumie. Tutaj. Dobra, G4, lecimy. Niech będzie G4. No nie zbije, raczej pójdzie sobie tutaj i G5. Znowu zwariowana pozycja. Title Tuesday, same zwariowane pozycje. No liczy, na pewno liczy to bicie tutaj wieżak H1 na 100%. Bez dwóch zdań. G5. Skoczek. Uciekaj. Ok. Hetman D2 z długą roszadą. Spryciarz. No dobra, graj, no. Ok. Skoczek, uciekaj. Na D8. Zobaczcie, jak te figury stoją pięknie. Prawie wszystkie na ósemce. To tak, z opcją taką. A, nie mogę. No dobrze. To może tak. Może tak. Będę miał wtedy opcję taką, bo goniec od razu nie bije mi na A3. Goniec przejdzie tędy, może skoczek tędy, może tutaj. Tutaj jest akcja, dobra, długa. Okej, okay, jest akcja, reakcja, chwila. Kompletnie zwariowana pozycja. No dobra, tak, wszystko się broni. Ma też dobre wejścia z koczkiem z E7 na D5 w tym momencie. Dobra, będzie akcja. Ale w ogóle zwariowana. Może tak, szach tu na A3, król B1. O rety. Skoczek by się bardzo przydał. Bicie. No, oczywiście król B2 trzeba zagrać. Raczej.
Gruszada? Nie wiem. Nie wiem, co tutaj będzie. Nie wiem, co z tego wyniknie. Ładny ruch. D5 mam takie posunięcie. Tutaj bicie, to tutaj bicie. Dobra. Okej. Goniec C4, skoczek wchodzi. Jest dobrze. Mogę niby zbić, ale tu wieża. No dobra, zbijemy sobie w sumie. Nie będzie miał przynajmniej roszady. Wracam. Jeszcze opcja jest bicia tutaj. Aj, tu jest bicie. Chwila, szach. No dobra, wymiana będzie ok. W końcu wychodzi skoczek do akcji. Nareszcie. Podstawiłem. Bo może zbić tu i na końcu skoczek tutaj. Kurczę, muszę wrócić. No nie wierzę, po prostu muszę wrócić. No mało czasu. Wolne, jest dobrze. Kompletnie zwariowana pozycja. Tutaj. Skoczek G1 całą partię będzie tak. Może tu zasuwać w sumie. A, groźnie, groźnie. Tu jeszcze widziałem. Bije. Okej, okay, tak. Co mam zrobić? Kurczę, naprawdę wyszedł z tego? No to jest niesamowite, no. Już nie wierzę po prostu, że z tego wyszedł. Pułapka. W którą i tak nie wpadnie. What? Czego on nie zbił? Niech się boi. Jest za pozycja? Jest, mam cię. Aj, nie do końca. A tutaj widełki, mat. Ja pierniczę. No po prostu masakra. Więcej szczęścia niż rozumu. No po prostu więcej szczęścia niż rozumu. Tutaj, tutaj, tutaj. No i skoczek oczywiście. No po tym ruchu remis, bo gram tutaj, no ale. No to już czasówka, co nie? Nie, no po prostu farcik, 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 farcik. Ale jest punkt. Jeszcze trzy. Jeszcze trzy, a ostatni będzie o wszystko. Jeszcze 3. 3,5 punkta na 7, 50%. Tak, jedziemy. Dzisiaj słaba gra, ale przynajmniej wesoła. I jakieś punkty wpadają. Trzy partie jeszcze grają. Nie, więcej partii grają. To odświeżymy. Co tu się dzieje? Wygrana czarnymi? To była wygrana? Ale to są trudne rzeczy. No teraz remis. Easy remis. To już w ogóle bardzo łatwy remis, bo cały czas białe są w pacie w tym momencie. No szach, tak. Tutaj zawsze gońcem na B1 będziemy grali. Szach wieżą. Szach wieżą! Miałeś tu i tu wygraną, nie? Silnik mówi, że nie.
Ale wygląda na wygraną. Aha, bo jest zawsze szach końcem. Sprytnie. Sprytnie, sprytnie. Niech się męczą chłopaki. No i co teraz? Ile ruchów? 120 posunięć. No panowie, kończcie. Remisik, 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 remisik. No wiadomo, w grze internetowej zawsze czarne będą próbowały do końca, do końca. A, spryciula, próbował tutaj załatwić go. Tak, żeby nie było szacha tam na G8. Z drugiej strony, no tak, próby. I teraz król C1, tak. Z drugiej strony też to nie działa, jak widać. Remis, dziękuję. 50 ruchów. Okej. Okay. Dobra, runda numer 8. Lecimy. Czarne. No to go. Gramy swoje. Planem hetman D7, no tak to będzie D7, dobra, tak i tak. Przepchasz to tu. Zbijesz to, zbijesz, dobra, tak. Jak A4, to też, aha, dobra, tutaj będzie akcja. Aha. Sprytnie, sprytnie. No dobra, tak. Z opcją B5. Słabo dziś mi debiuty idą. Naprawdę. Dobra, tutaj bicie, tu się trzyma. Po wybiciu zawsze mam też taką fajną opcję, ale raczej pionkiem. Co? Tutaj zagrałeś. To mądre, jest mądre. Dobra. Skoczek tutaj. No tak, no wiem, że jak wieżę zbiję, to jest i tak chyba ok. No nie, przecież tutaj hetman D5, to co ja dzisiaj, kurde, odwalam, no. Co jest, Krzysztof? Co ty odwalasz dzisiaj? Jeszcze taki ruch na szczęście mam, tak, wtedy odbiję tu, ale po prostu co ty w ogóle odwalasz dzisiaj? No tragedia. Przecież jak taktycznie można tak przegrywać? Zbij, proszę, wieżę. Skuś się na nią. Wtedy walnę ci tu, jeszcze będziemy żyli. Nie można to stabilnie zagrać jakiegoś debiutu, takiego normalnego. Ustawić murek, poczekać. No teraz weźmiesz mi wieżę, no to. To wiem, no. Nie mam teraz. Białopolaka, to będzie ciężko, muszę to odbić. To jest trudna pozycja. O, kompletnie bez żadnej rekompensaty. Dobra.
spróbujmy tak. Może zagra w ten sposób, więc zagram tu. Będę tam coś celował. Szukał jakiegoś ratunku. Ta formacja póki co jakoś tam trzyma. Okej, próbujemy szczęścia tędy. O, tutaj teraz mam opcję na F3. Ale nie, chwila. On ma teraz takie zagrywki. No, ale coś się już pojawiło. No, jak zagra tu hetmanem, to ja może też tutaj zagram. Mogę dać szacha. Nie, no, odchodzę hetmanem na pewno. No, już tam ciort z tymi pionami. Tu mam szacha, mam też skoczkę na D3. Jakaś konterka się szykuje. Hop. Zbijesz? Zbij. Dobrze, też bym to zrobił. Chwila, teraz pomyśl, chwila. Pomyśl, Krzysztof, nie daj ciała. A może szach? A, zapomniałem. Nie zasłonił się. Nie wiem, no gram tu, no muszę coś grać, po prostu nie wiem co grać, no bijesz mi pionka, no bijesz, wieża E8 i coś próbuję, tak, no nie wiem co mam tutaj grać, czy tak, ciężko powiedzieć. Aha, możesz po prostu wziąć pionka, super, dobrze, że powiedziałeś. Mi wysuszy pozycję, to będzie bardzo źle. Na proste łapki gram, ale te pionki będą bardzo niebezpieczne. Szukam aktywności. Nie mam innej opcji. Trzy piony mniej. Niech się boi. To może obroni pionka. Tak dla odmiany. Straszymy. Straszymy. Kurde, podstawiłem. Mogę tu, bo wzbiję wieżę. Ach! Zbiję. A nie, jak zbiję, to spoko. Co grać? Tak? Może? To taki trochę remis, nie? On nie chce remisu. Szach? Kurde. Remis. Jaki fart.
O, rety. Farcik, farcik. Czyli plan się nie udał, ale przynajmniej nie ma porażki. Teraz muszę wygrać wszystko do końca. Zobaczmy, 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 co tutaj się działo. E5. Skoczek E4, no na litość boską, Krzysztof, dlaczego ty nie widzisz takich ruchów? Słuchajcie, jest coś zaczarowanego, nie? Nic nie widzę, po prostu nic nie widzę, skoczek E4. I w ogóle ciekawe jest to, zobaczcie, co silnik pokazuje. 0, 0, 0. No jaja jakieś, no. Białe oddają pionka po prostu. Ja go nie wziąłem, a jakbym go wziął, to jest 0, 0. Ja nie rozumiem szachów. Silniki są bez sensu. Powinni ich zakazać w szachach. Psują tą grę. No tutaj co? B5, tak. I to nadal nie jest źle, jak widać. Trzeba bić. Jest bicie i co zagrać? Dlaczego ja nie gram goniec na C6? Ja się pytam, dlaczego? Nie wiem. Nie wiem. Powiedzcie mi, bo ja nie wiem. Po prostu gram ruchy, które przegrywają. No, najlepsze ruchy, goniec D7. Jasne, a dlaczego nie tu, Krzysztof? Bo co? Bo bicie i co? I co się dzieje? Ja wiem, że tracę tu jakość, ale to trochę pionków mi zostaje chociaż. Nie wierzę, po prostu nie wierzę, co się dzieje. Ale to wyjście z wora działa. Oczywiście, to jest magiczna moc szachusia. No, przecież wyjście z wora to jest specjalność nad specjalnościami. No. Jeszcze skoczek D4 przeoczyłem. Bardzo ładny ruch. Wow, bo może nadziałby się na to i dostałby. No właśnie, dostałby taką plombę, cyk, i zbiłbym na B2 później. Otóż to. Ale nie, Krzysztof. Dobra, ja muszę ćwiczyć taktykę. Przyznaję się, bez bicia nie ćwiczę. Muszę ćwiczyć taktykę. Słuchajcie, bo to jest dramat. A czekajcie, zaraz tutaj skoczek na F3. Tutaj i co? I tu? Co to daje? Pewnie nic, ale jakieś pozory może. Bicie, bicie. No, on mądrze do tego podszedł, żeby to wszystko zniwelować. Tu jest źle. Tu jest źle. A ciekawe, czy ja miałem jakieś szanse w ogóle, bo tak mi się wydawało, że jakbym złapał tu wiatr w żagle troszeczkę, też realizował to jak dewołowa, ale z drugiej strony tutaj, tutaj, tutaj i żyje. Tylko, że co, teraz skoczkiem należało zagrać. Ten pionek przegrywa. Ja cię kręcę. Skoczek. Wieża E7. Dobra, wymiana. I to też jest przegrana? Bardzo możliwe. Bardzo możliwe, tylko jest mało czasu, żeby to dobrze zrealizować. A tu? To też przegrana? Ojej. I to sromotnie. Powinien zagrać wieżą na F7. Przecież król trzyma tego pionka. Tego, a wieża by trzymała tego. No tutaj to już co, remisik, nie? Też taki w sumie fartowny troszkę. Przegrana? Co, trzeba grać królem tutaj, tak? Okej, bo potem mam skoczka. Tutaj to przegrana, bo czekajcie, bo on gra tak. Król E1, D2. Tu. Bo tak zresztą było, tu. Aha, bo on się pomylił. Tak. Mat w 26. No nie dałeś mata w 26. Tutaj by wygrał, jakby zagrał. No okej. Czas też robi swoje. Jak tam Jan Krzysztof Duda? 6,5 na 8. Gdzieś tam 6,5 na 8. To potracił. Okej. Ile mam punktów? 4. 4 na 8. Też potraciłem. Jeszcze 3 partie. 4 na 8. O, to jest szansa na 7. A 7 to jest taka dobry. To jest taki dobry wynik, co nie? Można powalczyć. Dobra, ale nie zakładamy. Nie zakładamy 7. Trzeba wygrać 3 i samo wpadnie. Co to jest brusika? Sorry, ale nie skumałem. Co mogę powiedzieć o turnieju streamerów? Jakie są zasady? Gramy tempem 3 minuty plus 2 sekundy na zawodnika. Gra 8 osób po dwie partie z każdym, czyli dwa koła. Każdy będzie grał 14 partii. 20 tysięcy w puli nagród. Nagrody są bardzo dobre.
Za ósme miejsce również jest nagroda finansowa, więc każdy zostanie nagrodzony. No i sponsorem całego wydarzenia jest firma G2A.com i tyle w temacie. Michał Kanarkiewicz ogarnia temat. Grają streamerzy i tyle. Jeżeli są jakieś konkretne pytania, to proszę zadaj, bo myślę, że wyczerpałem temat w miarę. Przypominam, 2 czerwca w piątek o 19. Tutaj na żywo na Twitchu będziemy walczyć. Okej, po 8 rundach zawsze jest chwila przerwy, ale to już teraz poleci. Te 3 ostatnie rundy to już lecą bardzo szybko. Czekamy, czekamy. A to taka przypadłość, która pogarsza grę w szachy, ale szybko przechodzi. To ciekawe. No dzięki za info, nie wiedziałem. Nie, ja się bawię, spoko. Trochę teatrzyku trzeba wprowadzić. To nie jest tak na cały dzień, wierz mi. Oczywiście emocje, na przykład w grze na turnieju na żywo, również są, ale to tak nie wygląda jak przed monitorem. Zdecydowanie nie. Ludzie często mylnie to interpretują, ale no, to co widać, to jasne. Kumam, że się ocenia w taki sposób, a nie inny. Zabawa, zabawa. Oczywiście emocji trochę jest. Teatrzyku jest troszkę, tutaj jest sporo powagi, jak najbardziej. Michal Sarin ma 8 na 8, ale wymiatacz. Zaraz on narodowość zmienił? Chile? Pierwsze słyszę. Nie, no chyba nie. Albo po prostu tam przebywa, nie mam pojęcia. Okej, okay. Dzięki Gambit Stefana, bo ja nie kumam tych rzeczy, także spoko, spoko. Możecie pisać co chcecie, a ja nie do końca wszystko kumam, więc dopytuję. Co dalej? Co dalej, moi drodzy? Co dalej? Ile punktów się uda nazbierać? 4 mamy, jeszcze 3 rundy. Lecimy. Kolejny FM. Gramy swoje. Grunt to wyprowadzić figury. Tutaj chyba D5 jest taki ruch. Kurczę, za bardzo nie pamiętam. Dobra, jak nie pamiętam, to go zagram. Trudno. Tak czuję, to tak zagram. Jeżeli bicie, to tu. Chyba. Tam grozi. Coś. Przepchał. Bał się. Słusznie. Tak? I tu. Wygląda zacnie. No bo jak tu, to palnę mu skoczka, zdobędę pionka i się będę cieszył. Dlaczego by nie? Okej. Biorę pionki, jak dają. Trzeba brać pionki. Aha, dobrze. Będziesz chciał mi tutaj rozbijać wszystko. Dobra, biorę. A, okej, tego ruchu nie przewidziałem, ale spoko. Idę na całość, tutaj będę szedł. Potem F4. Niech się boi. Tu jakieś są opcje już. Teoretycznie
bo F4. Mi się zaostrzyło mocno, zamiast wysuszyć to zaostrzam. To samo się w sumie zaostrza. Może warto też tu palnąć, zagrać tak. Tak, jak tutaj to strzał. Można było tu chyba jeszcze. Chociaż nie, no dobra, istotne. Poszło. Nie ma co analizować. Poszło. Ostro to ostro. Okej. Muszę to wybić. Ciągniemy tak. Najpierw. Żeby po wybiciu właśnie mieć opcję wybicia tutaj. Tu chyba wybiję w ogóle królem. Słusznie ciekawa opcja, bo skoczek C4 jeszcze biciu tutaj chyba. O, nawet w ten sposób. C5 jest. Bicie jest w ogóle masakra jakaś. Kamek sierota, ale chwila to się tak mniej więcej wyrównuje. Nie chcę wyrównania. No ale muszę. Nie mam wyjścia. Co, tak mi zbijesz? Nie, no chyba nie. Niestety. Aj, ładnie zagrał. Tutaj obronić, zagrać tu i zdobyć tego pionka. Tak. Jeszcze nie pozwoli mi. Okej. Chyba remis tam będzie. Dobrze pójdzie oczywiście. Skapuściłem. Tak ładnie było. Ale to dzisiaj musicie mi wybaczyć. Albo wygram dwa pionki na dwa pionki po lekkiej figurce. Dlaczego nie? Się dobrze układa, bo jak bije tutaj, to bije tam. Tylko pytanie, czy mi skoczka nie złapie. Skoczkiem zawsze można sporo manewrować, tym bardziej, że mam coraz mniej czasu. Okej. Okay. Dobra, szach. Próbuję mnie ograć, no ewidentnie. A taki mam jeszcze ruch. No jak zbije mi tu, to zbijam tu. No to wtedy będę musiał się godzić na remisy. Nakamura by to grał na wygraną. A, on nie chce remisu. Słusznie, tak i tak mam. A, nie mam. Nie mam. Nie mam tak, mam pionka mniej. Muszę walczyć. Muszę walczyć o wszystko. Ha, 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 mam cię. Mam cię. Nie no, wiecie, tyle fartów w tym turnieju, to ja jeszcze chyba nigdy nie miałem, no. Ajajaj, Krzysztof. Ale wiecie co? Ciekawa pozycja była. Zaraz, D5 pokazuje, tak. Dobrze pamiętałem, że D5 tu trzeba grać. E5, skoczek, G6, bach, bach, bach. Bach, bach. Ładnie zagrał. Skoczek G6 rozpatruje silnik. Ciekawe.
Tu i co? EF4. No przecież, bardzo ładne zagranie. Oczywiście tutaj trzeba uważać na coś takiego. Tak mi się wydaje. Szach jest bezpieczny. I co? I C5. Jezus, jakie ostre rzeczy. Ja to bym od razu tutaj zbił. Tutaj. O matko boska. Dla człowieka to jest w ogóle nie do policzenia wszystko. Ale mega ciekawe. Super. No, bardzo dokładnie trzeba grać. Zresztą jak wszystkie partie. Jak to silnik tutaj ocenia teraz, co się działo? Wydawało mi się, że jest groźnie. Bach, bach. Wieża C1. Jejku, zobaczcie, ja nie widzę takich prostych posunięć, bo to jest przykre, bo skoczek nie wchodzi, goniec się ładnie chowa, tu cały czas jest nacisk, no jest gra. Dla człowieka to jest dosyć ciężko to wszystko policzyć. No silnik oczywiście widzi, ale to człowiek to, kurczę, by tu już poległ dawno. I co? Tak. Czarne mają wygrane. Bardzo możliwe, że jest to wygrana. Że on się pomylił, no to już jest mój farcik. Dobra. Jeszcze dwie rundy. Idziemy zgodnie z planem. Widziałem jakiś czas temu twój film o wariancie H4 w królewsko indyjskiej. Bardzo mi się spodobał i chciałbym do niego wrócić. Pamiętasz może jaki był tytuł, bo szukam i nie mogę znaleźć. Oj, mityczne dzbanie, wiesz co, nie pamiętam. Nawet o którą partię chodzi, ale jak ostatnio było, to tam można po prostu wejść wideo i sobie poszukać. Ewentualnie w playliście możesz sobie znaleźć obrona królewsko-indyjska. Albo obrona Greenfelda. Nie, obrona Greenfelda ewentualnie. Jeżeli było. No tak, to było chyba z tym. To było w partii z Karuaną ostatnią. To świeży film. Znajdziesz. Zapewne powinieneś znaleźć. No te H4 takie ciekawe, nie? Kąśliwe. Jeszcze dwie partyjki. Jeszcze dwie partyjki. Dziesiąta runda zaraz. Trzeba ją wygrać i kolejną trzeba wygrać i będzie piękne 7 punktów na wielkim farcie, ale coś czuję, że to może być bardzo trudne zadanie. Patrząc na to, jak ja dzisiaj gram. Gdzie jest Janek? Janek poległ znowu. 6,5 na 9. Michal Sarin ciśnie. Nieźle. Runda 10. Za moment. No co jest? Lecimy. Jest. Arcymistrz. Lekko nie ma. Ale to dobrze. Trzeci arcymistrz dzisiaj. Cieszę się bardzo. Dobra, wieszać. Lecimy na ostro. Jak teraz grać? jak teraz grać? Niech będzie A4. Uciekaj, skoczku. Niech będzie tak. Może być. O! No dobra, tak. Skoczek ma świetną placówkę, wiem. Strategicznie tutaj naprawdę białe stoją świetnie. Zdaję sobie z tego sprawę. Atakujemy pionkę, może nie zauważy. Zauważył, dobra. Atakujemy F5.
Teraz mam opcję taką. Po wybiciu, wybiciu coś takiego. Czy to się uda? W ogóle może tak zagrać, ale nie, no chyba wybicie po prostu pionka. Zdjęcie pionka zawsze mile widziane, prawda? Wracam. Tutaj mam opcję. Pionek więcej. Tutaj. Czysty pion więcej. Tylko jeszcze w takiej pozycji. W sumie ciekawej. Skoczek E4. Tu muszę uważać na ruch G4 oczywiście. No niech będzie tak. Próbujemy ogarnąć pole F2. Jeszcze G4 trzeszczy, więc goniec H6 może być dobrym ruchem. Mi się wydaje. Skoczek tu stoi świetnie, niestety u niego, mimo że pionka więcej mam, to może być różnie. Ale może też być dobrze. Czysty pion więcej, zawsze spoko. Powiedział czysty pion więcej. No to zdobywam. Aha, skoczek zbije na E3. Okej, okay, ale to też ma swoje plusy na pewno. Może tak po prostu skoczek na G5, żeby miał opcję taką. Dobra, idę tym pionkiem. Próbuję się zakotwiczyć. Tutaj, ale to jeszcze nie teraz. Krzysztof pin. O tak, wieża F3 będzie dobrym ruchem. Skoczek na G5 stoi dobrze. Tu też dobrze pilnuje. Podoba mi się ta pozycja. Pion aż A5 nieważny. To jest teraz nieważne. To jest przesłona piękna. Z atakami matowymi. Słuchajcie, wygram tą partię. Tak, to widziałem. Teraz tu. Jak biję tu, to tam. Jak biję na F3, biję. Nie chcę mówić, że wygram tą partię. Chcę ją wygrać, tylko jeszcze trzeba. Wieża F3, bicie. Nie no, wieża F3, o czym ja w ogóle gadam? Wieża F3. Jeśli jak bicie, to bicie pionkiem. Mogę zbić teraz tym. Tutaj zbijam. On nie może się zasłonić, bo leci. Tu go wiąże jak balerunika. Ok. Jak go tutaj wykończyć? Da się w ogóle? Nie chcę spierdzielić niczego. Ale chyba jest tak. Szacha można dać. Chyba tak. Tak, Hetman zbije tutaj ten. Dobra, F2. Wieża A8 wchodzi. To zdobywam figurę. I o to chodzi. Hop. I chyba skoczek na F3. No tak dokładnie jeszcze patrzę, czy to się zgadza. Zgadza się. Chyba go mam.
Mam go, moi drodzy, mam arcymistrza na rozkładzie. Brak połączenia z internetem. Ciekawe. Mam arcymistrza na rozkładzie i 6 punkcików wjechało. Także przy takiej farcie dzisiaj to jest po prostu kosmos, nie? Jeden z takich ciekawszych, myślę, odcinków dzisiejszych. Choć jeszcze jedna partia przed nami, to już te 6 punktów jest niezasłużone. Ale jest. Chyba się zdenerwował gościu, że go jakiś mistrz krajowy ogrywa. No mamy to, mamy to, mamy to, moi drodzy. Zobaczmy, jak to było. No, jak G6 zadziałało teraz. Okej. A goniec B7 tu się gra, nie A5. Dobra, jest tak. Chodzi o to, że jak zagramy goniec B7, jak on zbije tutaj pionka, no to my zbijamy centralnego. No to jest super układ z czarnymi. No dobra, ale poszło jak poszło, to też widać nie jest jakieś tragiczne. Aha, tutaj skoczek. Tak. Bić każą na D5, a ja przepchałem, ustawiając sobie taki klozet. Choć to nie jest do końca. Nie, no ale białe na pewno stoją dobrze. Choć silnik, zobaczcie, nie mówi tutaj jakiejś tragedii. F3 słabo gram arcymistrz. Tak czułem po jego pewnych posunięciach, że słabo. Tak. A on tu powinien po prostu najpierw mi zaatakować skoczka, grając na przykład królem na H2. A tak pozwolił mi właśnie, i dlatego mówię, że grał słabo. Pozwolił mi na takie tutaj akcje. Skoczek E4. H5. Krzysztof zagrał dobrze. On poszedł tam ostro. Dobra, król. Koniec F. Koniec H6. Poczekamy chwilę, czy silnik pokaże zaraz pierwszą linię po goniec H6. Jeno, dzisiaj jak stokwisz. Znaczy w tej partii jak stokwisz. No zobaczcie. Goniec H6 poszło. Wieża. Zbicie. Koniec F4. Dobra, to może już szczegóły, bo cały czas jest dobrze. Wieża F4 jest dobrym ruchem również. Skoczek też stoi ok. I wieża F4 cały czas. No tak, takie standardowe posunięcie. Bo po tym ruchu już stoi bardzo dobrze. Tak, grozi. Groźby są okropne. Ale wieża F3. Wieża zbiła. Ciach, ciach. Majstersztyk F2. Idealne. I tu co jeszcze jest lepszego? Wieża F8. No ale poszło tak. Hetmanem powinien się zasłonić. No to na jedno wychodzi. Dobra, koniec gry. Taka w miarę partia, powiem wam, wyszła nawet. Jeszcze jedna runda. Dobra, czekamy. Już za moment, bo właśnie ta ostatnia runda to zawsze szybko idzie. Jeszcze jedna partyjka. Janek jak tam stoi? Odbił się trochę, czy się nie odbił? No wygrał teraz 7,5. Michal Sarin przewaga jednego punktu, więc chyba wygrywa te Tagle Tuesday. Daniel Narodicki, ładnie. Też coś tam w tym internecie potrafi zagrać. Hitaman. Dobrze, gramy. Kim jest ten zawodnik? Już sprawdzę. Dobra. A, znam tego pana. Dobrze gra. Wariant austriacki. Ciekawe pozycje. Okej, tak. Taki ruch może w ogóle zagrać. To jest też ciekawe w sumie. Może tu poblokować. Nie no, wieża. Wieża B8. To jest skoczek H6. Chcę zagrać.
H6. Pytanie, czy tak teraz nie zagrać? On ucieknie tu. Czy od razu tu? Dobra, tak. A uciekł sobie tędy, ok. Dobra, robimy roszadę. Wygląda to ciekawie. No dobra, tak. No lecimy z C5. Muszę się tutaj rozbrykać w ten sposób. Okej, goniec B7. No tak, ja widzę, że mi, proszę pana, tu atakujesz. Wieża B5. O, może tak, będę chciał pionka zbić. Czemu nie? Czy ja mogę tutaj teraz uderzyć w ogóle? Też jest taka opcja, nie? Do końca. Tam będzie fajna opcja bicia. Ale nie, goniec H6 się rozbryka. Nie mogę puścić tutaj. Ale chcę wziąć pionka. Tutaj poszło. Dobra, może w ogóle tak zagrać teraz. Nie no, chyba tak trzeba zbić. Jednak tutaj. Dobra, tak. Skoczek będzie miał potem wejścia. Dobra. To są też opcje fajne. Tutaj. Okej. Teraz tu nie mogę. Trzeba zadziałać na konkretach. Dobra, gram hetman B8. No nie wiem, bronię pionka, bo tak trochę dziwnie to wygląda, ale hetman B8 może trzeba jednak grać. Skoczka przerzucić trzeba. Tak, żeby nie było wieża C6. On może wejść? No może. Zresztą będziemy bronić. Tak, wchodzę skoczkiem, żeby tutaj była opcja. Aj, wieża C7. Ajajajajaj, dlaczego? Dlaczego ja tego nie zauważyłem znowu, no? Na litość boską. A taka dobra pozycja. Taka moja. Cholera. Wiecie co, jak się wkurzyłem? No jak tak można? O, jeszcze tutaj. Więcej. Więcej, Krzysztof, podstawiaj. Kurde, po prostu... Żal ściska. Tu nie może, tu. Żal ściska wszystko. Tu i liczę na farta. No nie, no ale to już farta nie będzie, to jest za silny arcymistrz. Wierzę mniej przecież, o czym my tu rozmawiamy. No można się naprawdę, wiecie co, zdenerwować, no. O, jeszcze lepiej. Wspaniale. Cudownie, Krzysztof. Pograłeś. Te partie. Jak mistrz.
No jasne, tak trzeba grać właśnie. No spokojnie wycofać figury i... Ale to też przegrane. Się podpaliłem, to też jest przegrane. W każdym razie zasłużona przegrana, ale zobaczę, no bo stało dobrze, no miałem swoją pozycję, po prostu miałem swoją pozycję, tylko jakieś niedociągnięcia. Tak to właśnie w tych ostrych schematach to działa. Zobaczcie, to jest dobra gra, to jest dobra gra czarnymi z arcymistrzem, przecież po tym G6 to ja tutaj stoję jak młody Bóg w tym momencie. Coś lepiej trzeba było na pewno pograć. Tutaj, no trzeba było wybić, nie? Po tym wybiciu nie widziałem koncepcji gry. Ale tu się, no po prostu trzeba dokładnie to policzyć. Tak. Tutaj. Co? Trzeba było bić. Tutaj jakaś wieża C8. Grać normalne posunięcia. No tak, no. Tak. No podstawiłem tutaj. Co tutaj każe grać? Skoczek F6. No to już ciężko taki ruch wykonać. W każdym razie cały czas, no ja jestem zadowolony. 6 punktów. Nie jest źle. Trzeba się cieszyć. Zwariowany dzisiaj odcinek. Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Będziemy się widzieć w kolejnych.